Hej, cześć, siemano, witajcie, z tej strony po raz kolejny Stevie, a to jest kolejny odcineczek z naszego B-Worlda. Moi drodzy, odcinek z B-Worlda miał się pojawić w sobotę, niestety się nie pojawił, ponieważ się nie wyrobiłem, także pojawia się on dzisiaj. Dzisiaj jest poniedziałek, no i mam nadzieję, że zostawicie pod tym odcinkiem kciuka w górę. Jeśli jeszcze tego nie robicie, to koniecznie zostawcie subskrypcję i dzwoneczek, żebyście mnie motywowali, żeby tych odcineczków się pojawiało więcej. Także w tym momencie, słuchajcie, to jest ten moment, kiedy zostawiacie teraz kciuka w górę, musicie to zrobić naprawdę, bo jeśli nie będziecie tego robić, to odcinki z B-Worlda się nie będą pojawiały, a tym bardziej nie będzie Woskiego. Zobaczcie, Woski się zbuntował, nie ma go na odcinku, ponieważ nie zostawiliście kciuka w górę. W ogóle mam tutaj Night Vision. No i zobaczcie, Woski się zbuntował, mówi do mnie, wiesz co, ja chyba nie będę nagrywał, bo widzę, że lajków nie ma, to jakoś tak słabo. A tak serio, to oczywiście żartuję, odcinek z B-Worlda powinien pojawić się też u Woskiego w dniu dzisiejszym, czyli w poniedziałek, także zapraszam również na kanał do Woskiego. Do oglądania odcinka, po prostu tak ostatnio wychodzi, że odcinki nagrywamy osobno, ale dobra, bez zbędnego tutaj przedłużania, co na dzisiejszym odcinku właściwie będziemy robić, co się zmieniło tu poza odcinkami, tak naprawdę nie zmieniło się nic, bo po prostu nie mieliśmy czasu, żeby nagrywać. No i słuchajcie, to zostało na pewno przestawione, pecek został przestawiony. Jeśli nie widzieliście poprzedniego odcineczka z B-Worlda, to oczywiście zapraszam, bo tam się tym bawiliśmy. Tutaj trzymamy nasze Pokemony i w poprzednim odcinku się tego dowiecie, jak to działa. Okej, okay. Także słuchajcie, co w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku musimy zbierać sobie, taką misję w sumie od Woskiego dostałem, że musimy sobie zbierać gravel, musimy sobie zbierać żwir i musimy sobie zbierać piasek. Także taki pomysł na odcinek nudny w sumie, no ale musimy to zrobić, ponieważ jeśli chcemy dalej się rozwijać z B-Worldem, no to musimy takie rzeczy robić, a potrzebujemy materiału, żeby później się dalej rozbudowywać, bo jak wiecie lub nie wiecie, planujemy wybudować rakietę, którą polecimy w końcu w ten kosmos. Jak sama nazwa naszej serii mówi, Pokemony w kosmosie, więc w końcu musimy tymi Pokemonami tam w kosmos wyruszyć. No dobra, więc tak, słuchajcie, mamy tutaj łopatę. Ogólnie tak się ugadałem z Woskim, że i na moim odcinku, i na jego odcinku zbieramy materiały. No i prócz tego jeszcze tam pewnie coś się pojawi, także to nie jest tylko tak, że u mnie będzie to samo i u niego będzie to samo, także oczywiście zapraszamy na nasze odcinki, bo jak wiecie, i ja, i Woski inaczej te odcinki prowadzimy, także oczywiście zapraszamy. No i tak, wracając, tak jak mówię, na razie będziemy sobie zbierać tutaj i piasek, troszkę piasku nazbieramy, tak myślę, że z chociaż, nie wiem, no powiedzmy, ile tu mamy, no załóżmy, że z 10 staków piasku, nie, dobra, 5 staków piasku, no i troszkę tego żwiru, zobaczymy jak to wyjdzie, ma tak, żeby ten odcinek nie był za długi, no i poza tym myślę, że możemy chociaż jeden level w naszym Monferno, naszego Pokemona wbić, albo wiecie co, zobaczymy inaczej, ja zobaczę, które poziomy mają te Pokemony, które tutaj są. Ten ma poziom 22, tak żeby do pełnego levela tutaj dojść, chociaż z tego co widzę, to każdy Pokemon ma taki nierówny ten poziom. 32, 22, 26, to tutaj też tak bez sensu, to słuchajcie, no na razie zrobimy tak jak jest teraz. W ogóle Woski, nie wiem, czy nie łapie żadnych Pokemonów, czy on wszystkie trzyma w swoim ekwipunku, bo tutaj do tego PC-ka ani jednego Pokemona chyba jeszcze nie włożył, wszystko muszę robić sam. No niestety, to jest właśnie cały Woski. Okej, wracając, to idziemy kopać tutaj piasek, który jest nam potrzebny do późniejszej rozbudowy tutaj naszego laboratorium, do naszej stacji badawczej, którą chcemy zrobić. Także okej, okej, gdzie tutaj jakieś dobre złoże piasku może być? Okej, myślę, że po prostu zaczniemy kopać tutaj, żeby to robić jak najszybciej i żeby tego piasku nazbierać jak najwięcej, bo tak naprawdę gdzie nie pójdę, to ten piasek jest, także to akurat nie jest problem. Dobra, na razie będę zbierał tylko tak tutaj ten przy brzegach, a później ewentualnie jak będzie mi brakowało miejsc, to sobie wtedy gdzieś tam głębiej się będę kopał. Na ten moment zrobię to w taki sposób. Ogólnie jak wiecie, jest problem z jedzeniem, także chyba nie obędzie się bez walki z Pokemonami, aby zdobyć jedzonko, bo zaraz mnie zacznie głód bić, no i sobie umrę, a nie chcę sobie umierać, bo to będzie słabe. Dobra, mamy gravel, nawet gravel od razu, także spoko. Tu jest tego gravlu trochę. Gravelu, no ale to pójdziemy gdzieś na razie indziej. Na razie tak jak mówię, to co widoczne i to co jest przy brzegach będziemy kopać, bo to się łatwiej kopie, a później zobaczymy ile tego uda mi się uzbierać tutaj w ogóle. O, tu jakiś wodny Pokemon sobie pływa, zobaczcie. I tak, wracając, tutaj sobie musimy kopać dalej, bo jak żeby inaczej. Cyk, 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 tutaj jest dużo piasku, także sobie to wszystko zbieramy.
i zaraz jakąś walkę podejmę z Pokemonem, ponieważ bez tego się nie obejdzie. Tak jak mówię, próbuję zebrać 5 staków piasku i może 5 staków tego tutaj żwiru, chociaż to może być problem, bo ze żwirem jest zawsze ciężej z tego co widzę, może też zależy jakie miejsca, ale tutaj jest wszędzie tylko piasek i brak tego żwiru i w ogóle mam jakieś lagi, nie wiem dlaczego, bo tych lagów nie powinno być, także musicie mi to wybaczyć. Wiem, że to jest niefajne, jak się ogląda takie rzeczy zlagowane, no ale nie wiem, co z tym zrobić, także no... Wina serwera, zawsze można zrzucić wszystko na serwer. Aha, no i oczywiście zapraszam na naszego Discorda Legendy Stevie'ego, bo dużo tam się dzieje, także dołączajcie na naszego Discorda, Discord jest w opisie. Teraz tak się dużo nie dzieje, może troszkę oszukuję, ale naprawdę są takie momenty, gdzie jest duża aktywność na naszym Discordzie i gdzie dużo informacji fajnych, ciekawych możecie znaleźć i się ciekawych informacji też dowiedzieć. Dobra, zbieramy, serwer jest zlagowany, nie wiem dlaczego, powinienem poprosić w ogóle kogoś, żeby ten serwer zrestartował. Niestety serwer, nie mam dostępu do serwera, więc sam tego nie mogę zrobić. Dobra, zawalczymy sobie tutaj z Pokemonem, żeby sobie może wydropić tutaj jakieś jedzonko, byłoby bardzo fajnie. Oczywiście tutaj będziemy używali tych ataków ognia, bo są najlepsze. Zobaczcie, wow, dobra, chyba mi się uda, ale powiem wam, że ten Pokemon mega dużo zdrowia mi zabrał. Zobaczymy, bo muszę coś zjeść. Okej, udało się. Zazwyczaj jest tak, że tym Pokemonom jeden punkt zdrowia jeszcze zostaje. Muszę coś zjeść, nie wiem. O, tu jest jakaś świeża woda. Muszę coś, o, coś mnie zaatakowało, no nie. No to wiadomo, że przegram. Zawsze te Pokemony mnie atakują, kiedy mam bardzo mało zdrowia. I to jest słabe. I w ogóle nic nie widzę, coś się zlagowało. Nie mogę nic sobie tutaj kamery przełączyć i najprawdopodobniej umrę. Chociaż, zobaczcie, czy ja pokonam tego Pokemona. Wybaczcie, że taka kamera jest, ale no tak jak mówię, nic tu nie mogę zrobić. O, zobaczcie, udało się, nice. Także dostaliśmy exp i dostaliśmy tutaj jakąś skórę. Także spoko. Coś królika coś dostaliśmy. Jest kolejny tutaj ziomuś. Oczywiście użyjemy sobie Pokehila. Okej, także wracamy do zbierania tutaj i piasku, który jest nam potrzebny i myślałem, że będzie to dłużej trwało, tylko fajnie jeszcze jakby to się nie lagowało, to by było bardzo dobrze. Niestety, tak jak mówię, są lagi. No ale nic z tym nie mogę zrobić. Fajnie by było zebrać właśnie 5 staków i dosyć to szybko idzie, bo mam już trzeci stak zaraz będę miał, także piasek zaraz będziemy mieć i później jeszcze będzie trzeba znaleźć gravel. W ogóle czy ten Pokemon się topi? Co tam się dzieje? Także jeszcze znajdziemy gravel, tak jak mówię, z gravelem jest troszkę ciężej i nie wiem, czy uda mi się 5 staków nazbierać, ale zaraz zobaczymy. W ogóle zabiłem 2 Pokemony, pokonałem 2 Pokemony i z ani jednego nie wyleciało mi nic do jedzonka. Tutaj ewentualnie dostaliśmy jakąś świeżą wodę. Czy ja to mogę wypić sobie? Czy to coś mi wzrośnie? Coś się stanie? Nie, nie mogę tego wypić. Także słabo i jest mega słabo, że mamy tutaj normala. Także nie mamy Pispula i niestety mi tutaj ubywa moje zdrowie i trzeba walczyć z innymi Pokemonami i szukać jedzonka. A tak jak mówię, z jedzonkiem jest mega ciężko. Tutaj wydropić jedzenie to jest normalnie masakra, także musimy cały czas walczyć tak naprawdę chcąc nie chcąc z tymi Pokemonami. I zaraz zobaczymy, czy uda się go pokonać i czy w ogóle jakieś jedzonko wyleci z tego Pokemona, bo byłoby naprawdę spoko. Także używamy tutaj ognia naszego w Monferno. I oczywiście, o tym mówię, zawsze jest tak, że Pokemonowi, z którym walczymy, zostaje jeden punkt zdrowia i to jest mega słabe. I w ogóle niedużo mi brakuje do levela, o, dostałem level up. Także spoko, mamy 21 poziom, HP, atak, tutaj speed, nie speed, także spoczko, ale oczywiście jeśli chodzi o drop, to jest słabo, bo tego chyba zakładam, że jeść nie mogę, to jest do robienia pokeboli. Tak, niestety, to jest do robienia pokeboli. Robi się noc, ja nie mam jedzenia i jest naprawdę słabo. Tutaj kolejne Pokemony, z którymi można by było zawalczyć, ale na razie skupię się, najwyżej umrę, no trudno, przyjdę tutaj po prostu po swój grób, to troszkę będzie słabe, no ale już trudno, a na razie skupię się jeszcze tutaj na tym piasku, uzbieramy do końca ten piasek, raz, dwa, trzy, cztery, także jeszcze jeden stak piasku i później jeszcze troszkę może tego żwiru uzbieramy i myślę, że to będzie dobry początek zbierania materiałów na nasz tutaj na naszą stację badawczą. Tylko muszę wrócić i tak do bazy. Okej, także szybko muszę zrobić łopatę i coś może znajdę w skrzynkach do jedzenia, bo nie mogę nawet już biegać. Nie mam staminy do biegania i to jest mega słabe.
tutaj raczej nie znajdę jedzonka i jeszcze musiałem jakiś Pokémon zaatakować, serio, no może chociaż jakieś jedzonko z niego wyleci. Dobra, na jednego strzała, także spoko. I dostaliśmy, nice, dostaliśmy jakąś rybę tutaj, można by było sobie ją nawet upiec. Dlaczego by nie? I troszkę się tutaj... O, są takie lagi, że nie mogę nawet piecyka otworzyć. Który to był piecyk, gdzie był tutaj węgiel? Dobra, jest tutaj i jest ta rybka, także ją szybko sobie usmażę. No i wracając, przydałoby się zrobić tutaj jakąś łopatę. Czy my mamy tutaj szafir? Czy Woski trochę tego szafiru zostawił, czy wszystko zabrał dla siebie? Oto jest pytanie, czy znajdę jakąś skrzynkę, gdzie jest tutaj szafir? No chyba niestety będę musiał zrobić... O, zobaczcie, ile Woski gra... tutaj nazbierał już tego gravlu. To słuchajcie, nie będziemy zbierać żwiru, bo widzę, że Woski tego już trochę tutaj nazbierał. A piasku jeszcze nie zbierał, także ja na razie... Aha, on tutaj podzielił tu nawet, zobaczcie, tutaj jest piasek, a tutaj jest gravel. No dobra, no to Woski w takim razie zbierał gravel, to ja zajmę się tą łatwiejszą częścią, czyli będziemy zbierać piasek. W ogóle tu takie tabliczki Woski dał. Mało tego, może Stevie zbierze więcej, no spoko. Dopiero to zobaczyłem ogólnie, że Woski tutaj takie skrzynki porobił. No, wracając. O nie, zobaczcie, jest piasek, ile Woski tutaj zebrał tego piasku. Tam w ogóle są takie portale, nie wiem na jakiej zasadzie one działają, mam nadzieję, że w pewnym momencie się dowiem, że Woski wie, o co chodzi i mi wytłumaczy. Dobra, czekajcie, mamy tutaj patyki. I potrzebuję jeszcze tutaj, dobra, zrobimy nawet, bo w sumie mam tylko kamień, nic więcej nie mogę zrobić. Tu jest chyba nawet jakiś gravel jeszcze, jak się nie mylę. Tu jest gravel, można go wrzucić tutaj, do tej skrzyneczki. Także sobie wrzucimy, okej. I tak, zrobimy tą kamienną łopatę chociażby, dlaczego by nie, może być kamienna na razie. Jeśli mi się uda otworzyć wszystko, bo mówię, są takie lagi na serwerze, że to jest tragedia. I myślę, że jeszcze jeden stack możemy tutaj nawet dokończyć. A nie, to już rzuciłem, dobra. To jeden stack jeszcze tutaj piasku gdzieś sobie wykopię, żeby kopać to bardziej tutaj. Bo gravel widzę tutaj Woski pewnie też przy bazie zbierał i wszystko wykopał to co było, także został tylko piasek. Okej, także zaraz będzie stack tutaj piasku. I myślę, że tak będziemy mogli zakończyć. Jestem mega leniwy, jak widzieliście, Woski nazbierał tego od groma. Ale mi się nie chce, naprawdę mi się nie chce tego zbierać totalnie. Tak jak mówię, Woski to zrobi za mnie. Zawsze Woski wszystko prawie za mnie robi, tak wychodzi. Ale dobra, 58, okej, żeby nie było, że nie jestem słowny, no to uzbieramy te 64. Gdzieś jeszcze tutaj dozbieram, zaraz znajdę. Może z drugiej strony, tam widzę jest. Nie chcę tu za bardzo przy tej bazie kopać. Ale myślę, że już te kilka klocków dozbieram tutaj, dobra. 62, 3 i 4, nawet 65. Dobra, okej, także mamy staka piasku. Piasek sobie tutaj włożę oczywiście do skrzyneczki. Okej, także mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał. Tym razem niestety bez Woskiego. Koniecznie zostawcie kciuka w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Także trzymajcie się, hej!